Wyobraźcie sobie, robicie grę, wydajecie ją, jest całkiem fajna, po czym mijają 2 lata, aż nagle zaczynacie nawoływać fanów, by jej nie kupowali i robicie wszystko, by nie mogli jej kupić. Trochę absurdalne, czyż nie? No, najwidoczniej nie aż tak absurdalne, bo w takiej sytuacji znalazł się właśnie ukraiński deweloper Frogwares, twórcy gry przygodowej The Sinking City, którzy już drugi raz doprowadzili do tego, że ich gra zniknęła ze Steama. Przyjrzyjmy się więc dziś tej dziwnej historii. Przygodówka z elementami horroru i akcji od twórców znanych głównie z gier z Sherlockiem Holmesem ukazała się w 2019 roku i zebrała recenzje w okolicach 6-7/10. Choć da się z nią świetnie bawić, skupiając się na fabule, klimacie i zagadkach, które nie prowadzą gracza za rękę, przymykając oko na pewne niedociągnięcia, tak nie wszyscy niestety byli w stanie zignorować, piętnując recykling asetów, budżetową oprawę, słabe animacje, toporność i słabo zrealizowaną walkę. I choć jak dla mnie jest to gra całkowicie porządna, tak rozumiem tych, dla których The Sinking City jest po prostu wtopą. Od po prostu niszowa gierka, która trafia w specyficzne gusta pewnego procentu graczy, o której po premierze świat growy szybko by zapomniał, ale tak się nie stało, bo znów jest o niej głośno i chyba nie tak jak być powinno. O co więc chodzi z The Sinking City? No, tu musimy się cofnąć w czasie. Tytuł pierwotnie zapowiedziano jeszcze w 2014 roku pod tytułem Call of Cthulhu, a jego wydawcą miał być francuski Focus Home Interactive, znany chociażby z Plague Tale, Vampyra czy Gritfalla. Po drodze coś jednak musiało pójść nie tak, bo Focus ostatecznie zerwał współpracę z Frogwares, a stworzenie Call of Cthulhu zlecił innej firmie, Cyanide od gry o Tron i Styxa, czego owocem był właśnie Call of Cthulhu, wydane w 2018 roku. W międzyczasie zaś Frogwares nie porzucał swojego projektu, zmienił nazwę, ogłosił współpracę z innym wydawcą, czyli Big Ben Interactive, i wydał grę jako The Sinking City w 2019. I to właśnie od wejścia w relacje z Big Benem, zdaje się, rozpoczyna się dramat Frogwares. Dziś zaś Big Ben funkcjonuje pod nazwą Nacon, co jest wynikiem fuzji z początku 2020 i od teraz używajmy tej nazwy, by o nich mówić. Okej, dość kontekstu. Dlaczego Frogwares zniechęca graczy do kupowania gry, kiedy ta wróciła na Steama za sprawą Nakonu? Ale chwila, dlaczego gra w ogóle zniknęła ze Steama? Drama alert! W sierpniu 2020, ledwie rok po premierze, The Sinking City zaczął znikać z części platform, gdzie dostępny był w wersji cyfrowej, jak Steam, PS Store czy sklep Xboxa. Na szczęście grę nadal można było kupić w wersji cyfrowej, m.in. na Switchu, czy w PC-towej, na oficjalnej stronie dewelopera czy Originie. Pomijam tu rzecz jasna fizyczne egzemplarze gry, które ze sprzedaży nie zniknęły. W liście otwartym od Frogwares z tego okresu czytamy o kulisach tej dziwnej decyzji. Zdaniem dewelopera ten musiał zerwać kontrakt z Nakonem z powodu pewnych nadużyć względem zawartej umowy. Ta zawarta została w 2017 roku, kiedy gra już znajdowała się dawno w produkcji i zakładała m.in. wsparcie finansowe na rzecz ukończenia projektu w zamian za prawa sprzedaży na PS4, X1, Steamie, a czasem też na Epiku. Przy czym w liście twórcy zaznaczają też, że prawa do gry nadal pozostawały ich. Warto też dodać, że w ramach tejże umowy Frogwares miał mieć wypłacone odpowiednie tantiemy za sprzedaż gry oraz pewne sumki na kolejnych etapach produkcji, docierając do tzw. kamieni milowych projektu. I tak, według Frogwares, choć produkcja przebiegała pomyślnie, a ci rzekomo na czas wyrabiali się z kolejnymi fazami projektu, Nacon nieraz zalegał z wypłatą, a o tą trzeba było się upominać. Z czasem zaś, kiedy Nacon wykupił twórcę, jak czytamy w liście, innej gry inspirowanej Lovecraftem, ciekawa o jakiej grze mowa, i zażądał pozyskania kodu źródłowego The Sinking City, Frogwares odmówił, a Nacon z tego powodu ponoć na 4 miesiące tymczasowo wstrzymał finansowanie gry, czemu wydawca oczywiście zaprzecza. Później, w okolicach premiery, nie dość, że Nacon ponoć udostępniał twórcom niedokładne i niespójne dane odnośnie sprzedaży, co przełożyło się zdaniem dewelopera na niesprawiedliwie wypłacone tantiemy, tak jeszcze ponoć wydawca anulował kamienie milowe, na które umawiał się z twórcami i za które zalegał z wypłatą, co ostatecznie, jak czytamy w liście, przelało czarę goryczy i zmusiło Frogwares do udania się z całą sprawą do sądu kilka tygodni po premierze gry w sierpniu 2019. I zdawać by się mogło, że wraz z tym, jak pozew trafił do sądu, drama zacznie się uspokajać, ale było wręcz odwrotnie. W podobnym okresie, co Frogwares pozwał Nacon, wydawca zaczął, zdaniem dewelopera, wreszcie dzielić się dokładniejszymi i prawdziwymi danymi odnośnie sprzedaży. Jednak obok tego, ponoć, doszło do kilku dziwnych posunięć ze strony Nakonu. Logo dewelopera zaczęło znikać z kolejnych partii fizycznych kopii gry. Nacon zaczął kupować domeny The Sinking City i Sherlocka Holmesa, a do sieci miał trafić darmowy podręcznik do RPGa The Sinking City, bez loga Frogwares, a jakże, i bez ich wiedzy. A tego było już zdaniem Frogwares za dużo, przez co ci zechcieli zerwać umowę z wydawcą i zaczęli zdejmować gry z cyfrowych sklepów, by zablokować mu dalsze zyski ze sprzedaży w sierpniu 2020 roku.
styczniu 2021 roku dowiedzieliśmy się, że choć sprawa jeszcze trwa i raczej szybko się nie zakończy, tak już teraz francuski sąd, zajmując się tym wszystkim, orzekł, że Frogwares nie miał prawa zerwać umowy i musi na przynajmniej części sklepów z dystrybucji cyfrowej przywrócić The Sinking City. Ale i to nie przebiega pomyślnie. W przypadku Steamowej wersji bowiem, Nakon domaga się ponoć, by Frogwares udostępnił im najnowszą wersję gry, ci zaś odmawiają, twierdząc, że nie o tą wersję sądowi chodziło, więc sorry. I tak, po swojej drugiej Steamowej premierze 26 lutego tego roku, The Sinking City było przez chwilę dostępne, ale bez szeregu funkcji, jak chociażby osiągnięcia czy wsparcie dla save'ów w chmurze. Wraz z powrotem gry na platformę, Frogwares zaś zaczął zniechęcać graczy do zakupu, twierdząc, że nie mieli z tym powrotem nic wspólnego, przy okazji publikując na swoim kanale na YouTubie filmik, gdzie oskarżają wydawcę o zhakowanie i spiracenie ich gry. To be clear, this is hacking. And when hacking has the purpose to steal a product or make money with it, it's called piracy or counterfeiting. Ale zaraz, zaraz, jak ktoś, kto ma de facto prawa do sprzedaży danej gry, może tę samą grę spiracić i zhakować? Według Frogwares, które nie udostępniło najnowszego kodu źródłowego swojej gry, wersja, która trafiła właśnie na Steama, to zmodyfikowane wydanie cyfrowe ze sklepu Games Planet, który też swego czasu pomagał przy wydaniu produkcji. Jak twierdzi Frogwares, Nakon kupił kod od Games Planet, a potem zmodyfikował tu i tam, usuwając na przykład wzmianki o Games Planet właśnie z początkowych logosów i zmieniając animację przed startem gry. A jak Frogwares pokazuje, musiało to wymagać zmodyfikowania plików gry, czyli ich zdaniem było to hakowanie właśnie. W tym czasie zaś, czyli 1 marca, Nakon wydał oficjalne oświadczenie na Steamie, twierdząc, że wydana, a raczej ponownie wydana wersja gry jest tą kompletną, ale osiągnięć brakuje z powodu odmowy przez Frogwares współpracy i uszanowania orzeczeń sądu z trwającej sprawy. Poza tym Nakon stwierdził też w swoim komentarzu, że łatwo jest Frogwares grać ofiarę i ignorować ogrom pracy i pieniędzy, jakie poszły w marketing i sfinansowanie ukończenia prac nad grą, kiedy Frogwares nagle chce skorygować umowę na swoją korzyść. I jest tym wszystkim jakaś przeogromna ironia, bo The Sinking City, gra, która została dość średnio oceniona i trafia w dość niszowego konsumenta, to gra, o której, no, poza tą niszą, mainstream i ogólnie świat growy szybko by zapomniał. A tak, za sprawą tej dramy, o grze znowu jest głośno, ma dodatkową darmową reklamę, przez co teoretycznie może się lepiej sprzedać, ale nie sprzeda się, bo ma problemy z dostępnością. Bo tu proszę, niespodzianka, dziś, czyli 3 marca, The Sinking City ponownie zniknęło ze Steama. Tym razem za sprawą wniosku o naruszenie praw autorskich przez Nakon, które Frogwares wysłało do Valve, a które Valve rozpatrzyło pozytywnie. Więc mam nadzieję, że zdążyliście kupić grę i starczyło wam popcornu na ten etap dramy. Kto zawinił i kto jest ofiarą? A może obie strony zrobiły coś nie tak? No, tego niestety na razie się nie dowiemy, ale nie sposób nie odnieść wrażenia, że tym całym rozgłosem Frogwares może sobie robić szkodliwą antyreklamę. Jeśli faktycznie mają podstawy, by domagać się sprawiedliwości w sądzie, to prędzej tam się doczekają, a nie w internecie. No a te wpisy czy filmiki rzekomo demaskujące Nakon oraz kolejne już wycofanie gry ze sprzedaży i robienie z tego najprawdziwszej dramy godnej YouTube'owych celebrytów uderzają najbardziej właśnie w graczy i samego Frogwares. Bo co się stanie, jeśli sąd dalej będzie się skłaniał w kierunku Nakonu i ostatecznie orzeczy, że to oni jednak mieli rację? No wtedy Frogwares będzie się chyba czuł strasznie głupio. Co gorsza, podobne problemy zdawały się mieć gry z Sherlockiem Holmesem i poprzednie gry dewelopera, których niektóre wydania, na szczęście nie wszystkie, też swego czasu zaczęły znikać z cyfrowej dystrybucji, a których wydawcą był, nie zgadniecie, Focus. Tu rzecz jasna, z tego co nam wiadomo, problemem nie był sam Frogwares, ale wina leżała po stronie Focusa właśnie, który odmówił po wygaśnięciu umowy przywrócenia twórcom praw do sprzedaży stworzonych przez nich gier, mimo że powinien był. I tak to znikanie różnych gier Frogwares na przestrzeni lat z różnych platform oraz druga taka drama z wydawcą, niezależnie od tego, kto tym razem zawinił, może psuć zaufanie u klientów i co gorsza, może skutkować złym PR-em, no bo od teraz Frogwares będzie kojarzone głównie jako ten deweloper, który zawsze ma problem z wydawcą. Ludzie z branży czy ogólnie wydawcy boją się współpracować z kimś, kto publicznie ciśnie po swoich byłych partnerach albo z kimś, wokół kogo są dramy, bo gry to w ogóle biznes wysokiego ryzyka, więc nie ma co do tego dokładać dodatkowego ryzyka ze sprawą niechcianej kontrowersji. Kto zaś będzie chciał współpracować z Frogwares, kiedy kolejny raz ci, zdaje się, mają problem z tym, jakie umowy zawierają i jak wygląda współpraca z nimi. Najnowsza gra dewelopera, czyli Sherlock Holmes Chapter 1, na chwilę obecną ma być samodzielnie wydana przez twórców. No i dobrze dla nich, bo gdyby ci tu i teraz szukali jakiegoś partnera do wydania gry, wątpię, czy nowy potencjalny wydawca optymistycznie spojrzałby na perspektywę współpracy z nimi. Z drugiej strony zaś, Frogwares może teraz robić wszystko na swoich warunkach i być może będzie to najbardziej pomyślna premiera w ich historii, wszak
Sherlock to już jakaś tam marka w tej swojej przygodówkowej niszy, a o Frogwares nagle świat growy znowu sobie przypomniał ze sprawą dramy związanej ze Sinking City. Tylko teraz pytanie, czy bez wsparcia dużego wydawcy i mocnej kampanii marketingowej, którą taki wydawca może zaoferować, takie studio jak Frogwares dotrze do większej widowni i samodzielnie równie dobrze sprzeda tytuł? No, tu wracamy do punktu wyjścia. I żeby nie było, nie staram się tutaj dzisiaj stawać po żadnej ze stron, bo to ostatecznie sąd zadecyduje, kto był winny, a kto nie. Raczej chcę pokazać pewne absurdy relacji mniejszego twórcy z większym wydawcą. Relacji, bez której zdaje się, nie można się dzisiaj w branży growej obyć. Najgorzej w tym wszystkim mają rzecz jasna sami gracze, a raczej garstka pecetowych graczy, którzy jeszcze nie kupili tytułu, a mogli być nim zainteresowani. Bo choć ta cała drama da The Sinking City drugie życie, tak co z tego życia, skoro gry nie można kupić? Na koniec tego całego zamieszania my, szarzy gracze, nie możemy nic zrobić, no może tylko wyciągnąć lekcję, o której już kiedyś mówił pewien wielki polski myśliciel, a szło to jakoś tak: śpieszmy się kupować interesujące nas gry, tak szybko znikają z dystrybucji cyfrowej.